No, zapowiadali jakieś poranne mgiełki i faktycznie są, ale delikatne, widoczność jest naprawdę fajna, jeździło się w gorszych warunkach. Siemanko, witajcie. Mokro na ulicach, popadało sobie trochę w nocy, ale 8 stopni, w pół do 8 rano, druga połowa października, naprawdę dobre warunki. Ma być dzisiaj powrót złotej polskiej jesieni. Może nie babiego lata, ale ma być ładnie. Trzeba więc wykorzystać tą pogodę, ten wolny dzień i co nieco pojeździć. Siedziałem tak sobie wczoraj, gapiłem się na mapy, kombinowałem, gdzie by to sobie dzisiaj pojechać, żeby było fajnie. I wiecie co? Zero pomysłów. Brak jakiegokolwiek planu. Albo jeszcze ujmę to inaczej, bo pomysłów to tak naprawdę było kilka, tylko że ich realizacja napotkać by mogła przynajmniej dwie przeszkody. Po pierwsze pogoda, która dzisiaj, jak wspomniałem, na rower ma być całkiem niezła, ale kolejne dwa dni jakieś fale deszczu będą przechodzić, a to już nie fajnie gdzieś sobie jechać i patrzeć przez okno jak pada. Można trafić równie dobrze w domu. No a druga sprawa to kwestie finansowe. Jakby nie było, w tym miesiącu już nadplanowe wydatki były, suport, opony, dętki. Wolałbym bardziej budżetu nie szarpać. Tak więc wyrysowałem sobie dwa ślady mniej więcej w tej samej okolicy i mam zamiar się ich tak trochę luźno trzymać, przeskakując sobie raz z jednego na drugi, a może też skręcając w jakieś całkowicie inne drogi. O kurde, jest 9 stopni i tak jakoś parno. Bardzo duża wilgoć, ale jest ciepło. Jak to różnie się temperatura odczuwa, nie? 9 stopni może być albo bardzo zimno, albo tak jak teraz, naprawdę ciepło. No jak widać, pojęcie drogi rowerowej bywa różne. Zalew w Myszkowie. O. Od razu lepiej. Jawożnik, pełno stawów hodowlanych. Sześćdziesiąt trzy kilometry, pyknęło nie wiadomo kiedy. Muszę przyznać, że
Naprawdę świetnie się te oponki toczą po asfalcie. Na ubitym szutrze też jest bardzo przyzwoicie. Czyli pierwsze spostrzeżenia z pierwszej jazdy się potwierdzają. Natomiast co zauważyłem? Mokra nawierzchnia i zblokowanie tylnego koła to jest bardzo zły pomysł. Momentalnie zrywają przyczepność. Więc przy hamowaniu gwałtownym, a w zasadzie najlepiej gwałtownie nie hamować, bo można się zdziwić. Mam nadzieję, że je widać. Liście opadły, pięknie się odsłoniły. Ha, moi drodzy, dzieje się to. Słoneczko się zaczyna pokazywać. Jeszcze coś z tego dnia może będzie. Już jest bardzo przyjemnie. Ale jak będzie słoneczko, to już w ogóle będzie cud, miód i malina. I podjaździk na zdów. Ożeś mordę. O, jeszcze tam będzie. No, fajna. Fajna hopa. Kolejny wyciskacz łez na drodze. 10, 11,5. I tak cały czas trzyma. 12, 13. Czternaście. No, polecam. Spodoba wam się. Nieźle ciśnie. Może nie jest to mega długie, ale treściwe, mocno treściwe. Kurde, jaka sielanka. Aż się za szybko jechać nie chce. O, jak przyjemnie. Trzeba zjeść jakąś bułę, żeby z sił nie paść.
Zobaczcie, jaki świetny przystanek. Jakieś uje oczywiście musiały coś pomalować, ale zobaczcie. No ja myślałem, że zacznę powoli się coś rozbierać. Skoro słoneczko się objawiło. A ten wiaterek, nie. Zostaje w zestawie porannym. W sumie bez tego wiatru to z rana było cieplej niż teraz. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie takiego leniwego, powolnego dnia. To był zamek w Bobolicach oczywiście. Ale zobaczcie, co tu zrobili. Jak poharatali wszystko. Hej. Ściółka zmasakrowana ciężkim sprzętem. Niepotrzebnie tu jechałem. Przynajmniej bym nie wiedział, co się tu dzieje. Cudo! I znowu z liścia. Nawet tutaj trafiają się 5-procentowe, o przepraszam, 6. Chłopeczki. 90 km, 700 przewyższeń. Dużo tego dzisiaj nie będzie, na spokojnie. Ale co nieco i tak wpadnie. Słynne żareckie stodoły. Na Jaroszów. Szlak zielony. Jeszcze nigdy nie jechałem. Więc przy okazji zobaczymy. Fajna droga, ale ilość śmieci na poboczu to lekko przeraża. No jest droga rowerowa. Po środku niczego. Z widokiem na skały. Można? Powiem więcej. Nawet trzeba. Proszę bardzo, jest wiatka. Zrębice 9, Olsztyn 15. Puh, super. Dobry. Dobry. Kto z was jeszcze tu nie jeździł, to koniecznie musi odwiedzić te rejony.
naprawdę warto. O proszę, jeszcze jakieś skalisko będzie. Nawet nie jedno. I odbicie na zaborze. Patrzcie na to. Coś wspaniałego. Powiat częstochowski, gmina Olsztyn. Spójrzcie, jakie tu miodne asfalty są. Coś pięknego. No wieje, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jedynie co możesz zrobić, zjeść sobie jabłko. Ja pierniczę, jak się ciężko jedzie. I to nie przez nawierzchnię, choć mogłaby być lepsza. Tam mam asfalt na dole, nie? Ale przez to wiatrzysko momentami spycha. Dobrze tylko, że w tą stronę, a nie do wody. Kolejne cholerstwo. O. No, powiem wam, że podoba mi się ta dzisiejsza jazda. Nawet bardziej niż myślałem, że będzie. Jak wspominałem na początku, nie miałem zbytnio pomysłu. A tu się okazuje, że nawet znajome z pozoru rejony potrafią bardzo przyjemnie zaskoczyć. Wystarczy skręcić w drogę, którą się do tej pory omijało. A dzisiaj właśnie sporo takich dróg, może nie wszystkie, nie całkiem, nie do końca znajome, ale sporo dróg takich bardzo spokojnych, z minimalnym wręcz ruchem. Także jedzie się bardzo, bardzo sympatycznie. I kolejna zupełnie mi nieznana droga. No i cóż, wypadałoby się chyba już z wami pożegnać.
141 km w tej chwili, 1080 przewyższeń. Do domu jeszcze ze 20 mi chyba zostało kilosów. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za towarzyszenie mi przed ekranami w tej przejażdżce, za komentarze, łapki, subskrypcje, za to, że jesteście, oglądacie. Trzymajcie się zdrowo, korzystajcie z takich wspaniałych dni i do zobaczenia w kolejnym filmie, a może gdzieś na trasie bądź szlaku. Hej!